HBO znalazło wyjątkowe miejsce na swoją siedzibę. Na placu Trzech Krzyży, w niedużym biurowcu, blisko natury, w nietypowej przestrzeni, którą zaaranżowaliśmy komfortowo, a wręcz domowo, z miejscami do spokojnego zjedzenia posiłków, wypicia dobrej kawy, czy do integracji i wypoczynku na tarasie lub antresoli. Ze względu na specyfikę działalności HBO i ich dynamiczne, kolorowe, pełne emocji produkcje, odrzuciliśmy styl, hasła i branding typowo korporacyjny. Nowe biuro zostało zaprojektowane w kontrze do tego świata. Jest stonowane, ponadczasowe, komfortowe, ale funkcjonalnością, rozplanowaniem przestrzeni, wyposażeniem obejmującym m.in. studio nagraniowe i sale konferencyjne ze sprzętem do projekcji filmowych, idealnie wpisuje się w potrzeby firmy. Odniesienia do seriali HBO są subtelne, ale widoczne. Przykładem jest neon występujący w kultowym serialu Rodzina Soprano, czy dekle w podłodze z symbolami z Gry o Tron. Projekt był przemyślany w każdym detalu. Mimo dużej ilości sprzętu w salach konferencyjnych, kamer, odtwarzaczy, rzutników czy systemu wideokonferencji, wszystkie kable czy połączenia zostały ukryte. To, co jest charakterystyczne dla tego wnętrza, to spójność wszystkich elementów wyposażenia. Między innymi osłony lamp ewakuacyjnych czy deflektory do tryskaczy wytwarzane były na zamówienie. Wyzwaniem było także zachowanie odpowiedniej akustyki. Biorąc pod uwagę profil działalności firmy, zastosowaliśmy na tej powierzchni wiele niekonwencjonalnych rozwiązań, takich jak wielowarstwowe zasłony, dywany czy podwójnie szklone ściany o podwyższonych parametrach akustycznych. Dzięki temu pomiędzy pokojami pracy mogą znajdować się studio zwiastunów filmowych oraz pokój nagrań. W sąsiadujących zaś salach konferencyjnych można w tym samym czasie prowadzić rozmowy, odtwarzać filmy czy telekonferencje. Obok nowoczesnych rozwiązań wykorzystanych w biurze, od miejsc do pracy indywidualnej poprzez ogólnodostępne przestrzenie do spotkań czy do rozmów, większość rozwiązań mebli powstało na indywidualne zlecenie klienta, bądź też ich konfiguracja miała bardzo nietypowy charakter. Wystarczy wspomnieć Feniks, czarny Feniks na blatach. I dzięki temu udało nam się nie tylko odpowiedzieć na potrzeby zespołu, ale przede wszystkim udało nam się osiągnąć spójną aranżację wnętrza. W całym biurze wykorzystaliśmy najwyższej jakości materiały wykończeniowe tworzące wizualną całość. Kolorystyka tapicerek jest spójna. Te same materiały zostały wykorzystane do różnych przestrzeni. I moim zdaniem wybór materiału, wybór kolorystyki i mieszanie tych materiałów w poszczególnych przestrzeniach pozwoliło nam osiągnąć właśnie tą spójność, ale jednocześnie bardzo reprezentacyjny charakter przy zachowaniu domowej atmosfery.